Wyjazd z ulicy Chopina w Pułaskiego spędza sen z oczu wielu kierowcom i jednemu z suwalskich radnych. Jacek Roszkowski podzielił się z prezydentem swym niepokojem, składając interpelację. Wyraża w niej stanowisko, że budowa ronda na tym newralgicznym skrzyżowaniu rozwiązałaby w dużej mierze problem bezpieczeństwa kierowców. Nie przygotowaliśmy jeszcze ostatecznej odpowiedzi na tę interpelację, natomiast jest to, że tak powiem, sprawa, która już wielokrotnie była poddawana analizom, czy to przez nasz zarząd dróg Zieleni, czy też przez pana prezydenta. Jest to dość newralgiczne skrzyżowanie, dość skomplikowane w swoim rozwiązaniu i niebezpieczne w swoim rozwiązaniu. Możliwość zbudowania ronda jest rozważana aktualnie przez specjalistów z Zarządu Dróg i Zieleni. Zdaniem Kamila Sznela inwestycja poprawiłaby bezpieczeństwo użytkowników, jednak do rozwiązania jest kilka istotnych kwestii, znacznie ważniejszych niż spore utrudnienia w ruchu w trakcie ewentualnej budowy. Nie ma tutaj możliwości na pozyskanie żadnych środków z zewnątrz, tego typu inwestycje, więc w 100% musielibyśmy to sfinansować z budżetu miasta Suwałki. Ile by to kosztowało, tutaj też na to pytanie nie odpowiem, ponieważ to również musi zostać poddane pod analizę fachowców z Zarządu Dróg i Zieleni. Zobaczymy, co przygotuje nasza jednostka, jaką odpowiedź i wtedy na pewno udzielimy odpowiedzi radnemu na ten temat. Drugim problemem jest ograniczona powierzchnia, na której można by posadowić nowe rondo i funkcjonalnie połączyć je z istniejącymi już ulicami. W grę w zasadzie wchodziłoby rondo turbinowe, jednak wyjazd z ulicy Kowalskiego i wyjazd z ulicy Chopina nie są położone naprzeciw siebie i to może przysporzyć sporo kłopotu zarówno projektującym nowe rondo, jak i korzystającym z niego kierowcom.